To trop młodego lwa. Wszystkie stworzenia lubią chłód i wodę. I tu rodzi się pytanie. Gdzie jest mama tego małego? Cisza i chłód sprawiły, że poczułem się tu jak w średniowiecznej katedrze. Byłem pod wrażeniem. Ciekawiło mnie, co myślał Mitelli. Ten wąwóz stworzył Bóg dla wszystkich stworzeń. Ludzie poją tu swoje bydło, a sępy zakładają gniazda. Krowy mogą się tu napić i nie będą zaatakowane przez drapieżniki. Odpoczywaliśmy w cieniu, a Mitelli postanowił przyrządzić tonik. Głównym składnikiem jest ten korzeń. To pokazuje, jak dobrze Masajowie czują się w buszu. Kiedyś wszyscy tak żyliśmy, ale my już zatraciliśmy tę umiejętność. Kiedy patrzyłem, jak Mitelli się oddala, pomyślałem, że jest prawdziwym królem tego świata. Jakże innym od białych myśliwych, którzy przybywali tu z bronią w poszukiwaniu myśliwskich trofeów. Dziś poznamy człowieka, który urządza safari, by pokazywać zwierzęta w telewizji. Jego umiejętność uchwycenia zachowań zwierząt na filmie to wynik życia spędzonego w buszu. Dzień dobry. Warren, prawda? Zgadza się. Miło mi. Piękny dzień. Uroczy. Niesamowite światło. Widzieliście już coś ciekawego? Szukamy kilku gepardów. Warren Samuels mieszka tu od 20 lat. Filmuje zwierzęta. By dobrze to robić, musi znać tryb ich życia, a także sposoby radzenia sobie w tym środowisku. Amber to gepardzica, którą filmował do serialu Pamiętnik Wielkich Kotów, pokazującego codzienne życie tych drapieżników żyjących w parku Mara. Po miesiącach wyczekiwania nagrał sceny, które potem oglądaliśmy w telewizji. To wynik jego wieloletniej pracy. Liczyliśmy, że doświadczenie Warrena pomoże nam znaleźć gepardy w tym bezkresie. A nie jest to takie proste. Gdzie najszybciej go dostrzeżemy? Na otwartej przestrzeni?
Raczej tak, bo w ukryciu mogą czaić się inne drapieżniki, na przykład hieny. Spójrz tam, tam, gdzie widać tę świeżą, soczystą trawę. Pasie się tam stado gazel, gazele Thompsona. To dobre miejsce, by poszukać gepardów. Piękny widok. Nie wiem jak ty, ale kiedy ja widzę coś takiego, to czuję się zaszczycony. Robi się gorąco. Powinniśmy wjechać między gazele. Najlepiej w pobliżu większych drzew. Gepardy lubią cień. Pewnie się tam wylegują. Mamy szansę, że właśnie tam je spotkamy. Musimy to zrobić przed 11, bo potem wejdą głęboko w cień. One też nie mają tu łatwo. Zwierzęta zmierzają do wodopoju. Dużo ich jest. Drapieżniki na pewno je zauważą. Lwy już mogą się czaić. Największe szanse będziemy mieć w pobliżu tych kilku drzew. W tej niskiej trawie gepardy nie mają szans, bo będą od razu dostrzeżone. To bardzo utrudni im polowanie. Na pewno będą chciały skradać się pomiędzy stadami gazel, wypatrując chorych, słabych albo młodych osobników. Kiedy gepard atakuje młode zwierzę, może przebiec nawet 600 metrów, bo ma duże szanse, że je złapie. To chyba nie jest gepard, choć wygląda na dzikiego kota. Widzisz drzewa w oddali? Nieczęsto można oglądać coś takiego. Potem stało się coś niesamowitego. Zauważyliśmy całą rodzinę gepardów. Niesamowite. Zauważyliśmy gepardy. Jeszcze ciekawszy jest sposób, w jaki reagują na nie zebry. Na pewno polują. Dwa dorosłe koty. Nieczęsto widzi się, by dwa dorosłe osobniki polowały z młodymi. Zwykle jest to matka ze swoimi kilkoma młodymi. To może być matka ze starszą córką. Obie mają młode. Rzadko można zobaczyć dwie rodziny polujące razem. Ruszyły, gonią te gazele. To młode gazeli. Obserwuj pierwsze zwierzę. Widzisz, za którym biegną? Złapały większą sztukę. To było niesamowicie szybkie. Nawet nie zdążyłem spojrzeć w tamtą stronę. Wszystko wydarzyło się tak szybko, że nie zdążyliśmy tego nagrać. Gdyby nie Warren, na pewno byśmy tego nie zauważyli. Widzisz, jak dużą złapały gazelę?
Ma duże poroże. To dorosłe zwierzę. Zebry się przyglądają. Mieliśmy sporo szczęścia. Nie sądziłem, że mając jeden dzień, uda się nam zobaczyć coś takiego. Kiedy zobaczyłem tego dużego kota, pomyślałem, że może coś będzie. Szukanie igły w stogu siana. Mając kamerę, każdy może nakręcić film. Warren wie, jak się poruszać w afrykańskim buszu. Moje zainteresowanie dziką przyrodą zaczęło się od tego, że chciałem ją podglądać w przydomowym lesie. Tutaj doświadczyłem obcowania z jednymi z piękniejszych zwierząt. W obozie zgłosiłem się na pomocnika Ali Mumby, naszego kucharza. Chyba musimy porozmawiać na temat tego, jak rozpalasz ognisko. Ładnie wyrósł. Pieczemy. Musimy rozgarnąć węgle. Rozgarnij je. Powoli. Teraz to przykryjemy. I jeszcze węgle. Sprawdzimy za 20 minut. Dobrze, że nie prowadzę programu kulinarnego. Piękny chleb. Udało się przygotować pyszny posiłek, choć nie dysponowaliśmy normalną kuchnią. W jedzeniu pomagamy sobie ugali, tutejszą wersją łyżki. Odcina się kawałek i robi z niego kulkę. Potem dołek i jest miejsce na sos.